Cześć, dzisiaj witam Was w Unboxing Day. Tak nazwałam ten filmik, ponieważ dzisiaj będę miała dwie paczki, z czego jedną otworzymy za chwilę, a drugą pewnie wieczorem. I ten filmik pojawi się tak jakoś w piątek, poniedziałek. Nie wiem, mam dla Was trochę filmików i zobaczę, który będzie po którym. Na razie idziemy otworzyć klimatyzator. Tak, mieszkam na poddaszu, więc zamówiłam sobie klimatyzator. Wreszcie będzie mi chłodno. Ojej, jak się nie mogę doczekać. Okej, chodźcie ze mną. To jest mój klimatyzator. Przed chwilą go dostałam. Tak. Tak, tak, tam jest prezent już przygotowany dla Faustyny, czyli pani menadżer. Dzisiaj go dostanie. No nic. A, ja się próbuję dobrać do paczki. Dobra, nie zrobię tego jedną ręką. Okej, otwieram. Ja sobie przycięłam. O. Tutaj rachunek, jak zwykle. A, tu są te wkłady chłodzące. Sobie odłożymy na razie na bok. Przepraszam. No i to jest mój cudowny. Nie mówcie mi, że tak. Też oczywiście musi być zategowany. A ja sobie poradzę. Nie otworzę, otworzę, nie otworzę. Gorąco. O, przecięłam. Ja się może trochę to obrócę. Jakby ktoś chciał, to jest ten Air Cooler CR7905 i to jest firma Camry Premium i kosztował nieco 300 zł. Powiem Wam, że jak dla mnie tam do jednego pokoju, żebym mogła sobie ochłodzić, to fajna cena, a porównywałam ją z różnymi na internecie i ten jest w sumie najtańszy, najfajniejszy. No i przesyłkę macie gratis, więc nie płacicie za przesyłkę. No jest trochę duży. Dobra, ja go wyjmę i go pokażę Wam po wyjęciu. Tak się przedstawia po rozpakowaniu. Tutaj mamy tarczę z guziczkami. Tak, wszyscy lubią guziczki. I tak wygląda i jest na kółeczkach. Czy ja Wam to pokażę? Tak, pokażę Wam. O, ma takie kółeczka. I tu można zastopować, żeby nie jeździł. I do środka wkłada się... O, tutaj z tyłu macie takie pudełeczko, do którego wkłada się wkłady chłodzące. I tutaj do tego mam jeszcze takie dodatkowe, znaczy to są chyba te odpowiednie, a tamte fioletowe na początku to chyba były zapasowe, zresztą mam tą, mam instrukcję i mam pilota, więc będę czytać, ale już się nie mogę doczekać, bo po prostu siedzę i się pocę, to jest po prostu no koszmarek. Tak więc póki co Wam polecam, póki co Wam polecam. Jest fajny. Dam Wam znać wieczorem, bo też wieczorem dostanę drugą paczkę, więc na pewno Wam powiem, jak się to sprawdza. No i oczywiście pogadamy sobie na temat paczki z Avonu. No, to do wieczorka. Okej, przyszła paczka z Avonu. Przerwała mi nagrywanie filmiku, ale o tym już wiecie. I zaraz sobie już ją otworzę, już ją przecięłam i teraz sobie razem z Wami ją otworzę. Ja jestem konsultantką Avonu, ale to nie zmienia faktu, iż nie mogę sobie zamówić kosmetyków, nie? Tak, to jest... O, ten Faraway Infinity. Ja po prostu choruję na niego i wreszcie sobie zamówiłam. Jest przepiękny i to będzie zapach tego lata, jeśli chodzi o mnie. Potem, aha, potem zamówiłam sobie zestaw do stóp na lato, to jest, czekajcie,
To jest ten chłodzący spray. Tutaj co mamy? O, tu mamy peeling. To jest ten z limonką. I tu mamy krem. Teraz tu mamy rachunek. A, tak, tu mamy mgiełkę do twarzy. Ona powinna być teraz w katalogu też. Powiem Wam, że będę testować, bo chciałam coś nawilżającego do twarzy, jak idziemy na przykład nad morze i żeby się spsikać. To wiadomo, że perfumowana mgiełka nie zawsze nam pasuje, a taka do twarzy nawilżająca to jak najbardziej. Co my tu mamy jeszcze? Aha, zamówiłam sobie punktowy na wypryski z Clara Skina. No. Aha, i zamówiłam sobie, ojej, myślałam, że będą większe. Te takie do twarzy, te brązujące multistiki. Zresztą zaraz Wam pokażę. No i tutaj mam... trzeba się trochę więcej miejsca. Tu mam próbkę Ideal Flawless. Dobra, wytargam wszystko. I tutaj mam próbkę perfum. Nie? Sfokusujesz się? Czy się nie sfokusujesz? Sfokusujesz się tutaj. Zresztą zaraz otworzę i wam zaraz wam pokażę resztę. Okej, rozpakowałam z pudełek. No i ten Clara Skin wygląda tak, że jest po prostu w tubce. Z taką fajną końcóweczką. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzał, bo ja jeszcze mam tą starą formułę. Zobaczymy, jak będzie z tą nową. Ta próbka, zaraz Wam powiem, to jest tego nowego Little Lace Dress. O, nie sfokusuje się, jest za mała. No ale taka próbeczka, o, malutka. O, te sticky, no myślałam, że będą większe, a one są no tej wielkości, a ja wcale dużej dłoni nie mam. No ale okej, dobrze, że sobie zamówiłam po tej niższej cenie. I one są z tej serii Glow, ja ją lubię bardzo, mam z niej kuleczki, mam z niej kredkę do oczu. Kuleczki Wam bardzo polecam, bo są naprawdę super. No i jeden to jest taki brązowy. A drugi jest taki różowy. Znaczy jeden to jest taki jakby bronzer, a drugi to jest taki róż. Ten róż jest taki różowo-różowy, bez drobinek. Tak, bez drobinek, bez drobinek. A za to ten brązowy jest taki, troszeczkę przypomina kuleczki. Więc tak. No i oczywiście mój kochany perfum otworzyłam. A, zapach jest przecudowny. On ma taką niebieską tą główkę i czarny ten frędzelek. Ale Far Away Infinity. Tak, to jest zapach tego lata dla mnie. No i jako konsultantka to dostałam jeszcze te dwa dodatkowe. Dostałam dwa katalogi. I tutaj takie te książeczki, które teraz fokus, nie fokus, tak dalej. O, tak dalej. Nie, tu dwa katalogi. Pierdołki. I tutaj oni sami dołączyli, ja tego nie zamawiałam, to ten dołączyli ten najnowszy Flawless. Ja tu dostałam tak, trzeba to oderwać, no ale chodź tu. Flawless Nude dostałam, no niby to ma być taki kolor, no zobaczymy. Na razie włożę go do próbek i po prostu będę używać, jak gdzieś pojadę. Wtedy nie będę brać sobą całego. I wtedy Wam powiem, jak się sprawdził. Albo teraz użyję. No zobaczę. Ale poinformuję Was, czy teraz go będę używać, czy później. No ale zobaczę. Mówię, najbardziej się chyba cieszę z tego perfumu, bo te dwa sticky na mnie trochę zawiodły. Naprawdę liczyłam, że będzie coś fajnego, a to takie... A to tak nie wyszło trochę. Zresztą zaraz zrobię Wam swatche.
Zrobiłam sobie swatcha z fokusu. No i ten pierwszy różowy, no cóż, trzeba z nim uważać, bo jest naprawdę napigmentowany i tak jakby trochę się świeci, taki ma poblask. Myślałam, że nie ma, ale jak go rozsmarowałam, to jednak ma. A ten drugi brązowy to taki brąz troszeczkę z takim odcieniem lekkim, ceglastym jakby, no nie wiem jak to określić. Ale ten drugi zdecydowanie ma taki większy połysk. Mówię, niestety z oboma trzeba uważać, bo są naprawdę napigmentowane. I po prostu, no nie wiem już jak to zrobić, żeby się słuczpało. Ale no, o, widzicie, oświecą się. I no powiem wam, że no nie wiem, myślałam, no jestem odrobinkę zawiedziona, że są takie małe. Myślałam, że będą większe. No nie wyczytałam, że jaka tam jest gramatura, ale wiecie, człowiek się sugeruje zdjęciem i o, jakie duże mi przyjdzie, bo na zdjęciu widziałam, przychodzi taki pierdołaczek mały. Ale z drugiej strony dobrze, że mały, bo przynajmniej go wykorzystam szybciej, nie? No. Ale tak, to na pewno ze mną pojedzie na wakacje. Będę testować i dam wam znać. Oczywiście na wakacjach. No, cóż, jeszcze raz wam zrobię, tak, przybliżenie na moje produkty. Na dzisiaj byłoby to wszystko w unboxingu. No tylko dwie paczki, aż dwie paczki. Pierwsza nie kosmetyczna, druga kosmetyczna. Cóż, mówię, na dzisiaj byłoby to wszystko. I do następnego filmiku. Pa, pa!